Rozmawiamy z trenerem Romanem Misiewiczem, trenerem Gwardii Warszawa. Spotkaliśmy się dzisiaj na turnieju organizowanym na Fortach Bema. Niech pan nam troszeczkę powie o tym turnieju. No jest to turniej tak na szybko zorganizowany. Chcemy, żeby on się cyklicznie odbywał co miesiąc czasu. No, sponsorzy, którzy zafundowali nagrody, odżywki dla zawodników, są zainteresowani takimi turniejami. Jest dużo młodzieży, która ćwiczy. Ten turniej przy pomocy kierownika tutaj Legii Warszawa zorganizowaliśmy na obiektach Legii. Chcemy cyklicznie takie turnieje organizować na Warszawskiej Gwardii, na placu Żelaznej Bramy 1, w sali bokserskiej z pełnymi takimi tradycjami bokserskimi, tam gdzie wychował się dwukrotny mistrz olimpijski, nasz Jerzy Kulej, ostatni mistrz olimpijski, Jerzy Rybicki, obecnie prezes Polskiego Związku Bokserskiego. Te turnieje chcemy, żeby tam ożywić tą halę Mirowską, żeby tam zaistniał boks, tak jak zawsze istniał, który był kuźnią takich talentów polskiej szkoły boksu. Chcemy to zorganizować, żeby te turnieje, takie jak tu, daliśmy próbkę możliwości organizacyjnych, żeby odbywały się cyklicznie co miesiąc. Każdego miesiąca będzie wiadomo, że będzie turniej. W turnieju tym, co był organizowany, uczestniczyli zawodnicy Gwardii Warszawskiej, Legii Warszawskiej i Feniksa. No, było 4 walki niepunktowane, takie sparingowe, 7 walk turniejowych. Zawodnicy byli bardzo zadowoleni, otrzymali w nagrodę medale, odżywki, które ekogwarancja nam zapewniła, taka ekologiczna sprawa, która się dzieje, że no, są ludzie zainteresowani po prostu takimi zdarzeniami sportowymi. Wiadomo, boks no, nie ma takich wyników teraz obecnie, jest jakiś kryzys, no ale staramy się co możemy, no, własnymi środkami, własnymi siłami, ja to robię społecznie. No, co można bliżej powiedzieć. No. Chętnie chciałbym, żeby ten boks, ta szkoła polskiego boksu weszła trochę dalej niż na podwórka takie. Wiadomo, Warszawa, no, stołeczne miasto, które jest pełne tradycji bokserskich, ale kiedyś, no to zawsze mówisz, kiedyś to było. Nie, ja chcę, żeby to było teraz, zawsze u nas. W centrum Warszawy jest druga z hal mirowskich. Serdecznie wszystkich zapraszam na treningi bokserskie, prowadzę ja. Jestem rzekomo takim spadkobiercą w lekko półśredniej wadze Jerzego Kuleja, który zastąpiłem jego godnie. No, reprezentowałem jak umiałem polski boks. Byłem uczestnikiem Mistrzostw Świata w Monachium. Wygrałem turniej Sztama w 1981 roku. Byłem wicemistrzem Polski, reprezentantem kraju. Byłem na wielu turniejach międzynarodowych. Przypomnę sobie nawet taki turniej przedolimpijski w Ulan Bator, gdzie 3-2 przegrałem z Mongołem, który był bohaterem narodowym. Nie mogłem wygrać. Mając go trzykrotnie na deskach w każdej rundzie, po razie 3-2 przegrałem. Była wielka awantura, policja, zamieszki, mówił, że niesprawiedliwy był werdykt. Uczestniczką tego właśnie meczu tam była świętej pamięci Szymanek Deresz, która mówi, że takich przeżyć nie widziała, żeby ktoś walczący z zagranicznych zawodników wzbudził tyle emocji. Wcześniejszą walkę znokautowałem Kubańczyka, no to też była taka, no może jako jeden z nielicznych Polaków, który wygrał z kubańskim reprezentantem przez knockout. Również trener Herrera później nie chciał się ze mną nawet tak bardzo podchodzić do mnie, bo tak pokarałem jego zawodnika. A jak długo pan się zajmuje trenerką już? No, trenerką zajmuję się 10 lat. 10 lat uprawiałem jako czynny zawodnik boks. W Warszawskiej Gwardii byłem tylko właśnie zawodnikiem wychowankiem w jednym klubie. Jako trener też jestem w klubie Warszawskiej Gwardii 10 lat. A jak pan myśli, dlaczego ten boks amatorski w Polsce ostatnio jest w takiej słabej kondycji? No bo nie ma medali z Mistrzostw Świata, z Mistrzostw Europy. No jest to powód. No,
dużo dzieci się garnie, młodzieży do boksu. No, trzeba od podstaw zaczynać uczyć się, nie zastanawiać się, dlaczego nie ma tych medali, tylko wziąć się za pracę u podstaw od samego początku i prowadzić. Ja proponowałbym zająć się, żeby każdy trener miał swoich wychowanków i żeby to ciągło się tak, żeby nie było podbierania zawodników. Jeden drugiemu trenerowi mówi, to jest mój wychowanek, czy coś takiego. No nie ma to usankcjonowane prawnie, ale no, jest jak jest. No. Każdy spontanicznie się bierze do nowego. To powinna być programowa praca, to przerabiamy w danym dniu, to przerabiamy na dniu, żeby takie centralne szkolenie, jak na wzór jest w Związku Radzieckim, gdzie tam wiadomo, że chlewy prosty, to w tym Związku Radzieckim tak, no nie wiem dokładnie, ale to wszędzie przerabiam ten chlewy prosty. Że wyszkolenie zawodników jest dużo lepsze. No, na a widzi pan w Warszawie lub Gwardii jakiś bardzo utalentowanych zawodników, z których kiedyś w przyszłości mogą być medale z każdych imprez? Nie, no są zawodnicy, no, wymieniać można. No, na Siłowski dzisiaj walczył bardzo ładnie, też mój wychowanek. Kotoński w walce tej wieczoru, no może to, no ale to już jest ciężka waga, to są wagi ciężkie. Na Siłowski miał 69 kg, też już operuje lewym prostym. To są młodzi zawodnicy. No i a co można powiedzieć? No, nie ma tych dużo tak ludzi, no, ale trzeba trenować tych, którzy są. To są nie te czasy, kiedy na Warszawskiej Gwardii, kiedy cała hala Mirowska była obiektem Warszawskiej Gwardii, że przychodziło na nabór 150 osób. Teraz przychodzą ci, co chcą trenować i się ich przyjmuje po prostu. Nie ma takiej selekcji naturalnej, nie ma takich naturszczyków jak Kolczyński, jak Jerzy Rybicki, jak Kulej, no, Tadeusz Walasek, to mówię, Paweł Grzegorz Skrzeczowie, no, w tym skromnym gronie swoje nazwisko, Roman Misiewicz też odpowiem, też byłem akurat w naborze, w którym Paweł Grzegorz Skrzeczowie przyszli, a parę miesięcy później zaczynałem. Dziękuję bardzo za rozmowę. No, dziękuję bardzo.